spożyj i żyj. Aby spożyć wieczerzę pańską, potrzebujesz wino, ewentualnie sok oraz chleb bądź macę lub inne pieczywo. Najpierw nalej trochę wina do przygotowanego kieliszka. Oddziel kawałek chleba odpowiedniej wielkości, aby wystarczył dla wszystkich domowników. Pomódl się, uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za wszystko, czym Cię obdarzył i co uczynił w życiu Twojej rodziny. Następnie podziel się chlebem z domownikami, podziel się winem i dziękuj Bogu za ofiarę Jezusa, która daje Wam życie, bo On sam powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Spożyj i żyj.